Jeśli jedziesz autostradą, udawaj, że wybierasz najbliższy zjazd. Zamiast jednak zjeżdżać, wróć z powrotem na szybki pas. Jeśli samochód z tyłu zrobi to samo, prawdopodobnie siedzi ci na ogonie. Jeśli jesteś w mieście, podjedź na automatyczną myjnię samochodową. W ten sposób zyskasz kilka minut, żeby się uspokoić i opracować plan ucieczki. Jeśli nadal widzisz podejrzany samochód w pobliżu, ktoś rzeczywiście cię śledzi. Teraz, kiedy już wiesz na pewno, że jesteś obserwowany, nie wpadaj w panikę. Brzmi banalnie, ale nie może być bardziej kluczowe, kiedy siedzi się w takiej sytuacji za kierownicą. Najgorsze, co możesz teraz zrobić, to spanikować. Jeśli potrzebujesz kilku minut, by się uspokoić, po prostu jedź przed siebie. Rozglądaj się dookoła i zapamiętaj, gdzie jesteś. Postaraj się znaleźć bezpieczne lokum. Kawiarnia lub komisariat policji to najlepsze miejsca w takiej sytuacji. I zdecydowanie nie jedź do domu. Ta sama zasada dotyczy pracy oraz domów twoich bliskich. Możliwe, że to tylko przypadkowa osoba, która nie posiada żadnych informacji na twój temat. Pokazywanie jej najczęściej odwiedzanych miejsc, w których jesteś bardziej narażony na niebezpieczeństwo, spowoduje tylko więcej problemów. Nie pozwól odciąć sobie drogi. Unikaj ślepych uliczek, krótkich dróg na niewielkich osiedlach, zamkniętych ulic, parkingów. Wszystko to może być w takiej sytuacji bardzo niebezpieczne. Trzymaj się ulic, które znasz, żeby uniknąć przykrych niespodzianek. Jeśli zatrzymujesz się na światłach lub przed znakiem stopu, zostaw trochę miejsca między sobą a samochodem znajdującym się z przodu. Zawsze miej przestrzeń do ucieczki na wypadek najgorszego scenariusza. Pozostań w samochodzie i nie zatrzymuj się. Zamknij też wszystkie drzwi i okna. Wsiadanie do otwartego auta zajmuje zaledwie kilka sekund. Jeżeli śledząca cię osoba uderzy w tył twojego samochodu na światłach, nie wysiadaj. Jeśli jesteś śledzony, zrobiła to prawdopodobnie celowo, by wywabić cię z auta. Jeśli zauważysz, że ktoś się do ciebie zbliża, wykorzystaj miejsce, które zostawiłeś przed sobą. Wjeżdżaj w ruchliwe ulice. Trudniej będzie cię obserwować, kiedy wokół będzie wiele aut i świadków. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że prześladowca zatrzyma się na czerwonym świetle, kiedy ty odjedziesz. Większość przestępców unika ruchliwych miejsc, ponieważ tam szanse na schwytanie ich rosną. Nie daj po sobie niczego poznać. Staraj się nie patrzeć w swoje lusterka. Nie oglądaj się za siebie i nic nie mów. Jeśli śledzący chce cię tylko przestraszyć, być może w końcu podda się i odjedzie. Jeśli pozna, że go zauważyłeś, może zwiększyć odległość i trudno ci będzie podać jakiekolwiek informacje policji. To także dobry moment na przyjrzenie się i zapamiętanie różnych szczegółów dotyczących śledzącego cię pojazdu, marki, modelu, koloru i numerów rejestracyjnych. Notuj w głowie te niezwykle cenne informacje, ale nie gap się przy tym. W ten sposób wyślecie też jasny komunikat prześladowcy. Właśnie tak, widzę cię. Osoby o złych zamiarach polegają na elemencie zaskoczenia. Długi i zdecydowany kontakt wzrokowy sprawi, że pozbawicie ich tego atutu. Zbijecie ich z tropu i przestaniecie być dla nich celem. Przyjmijcie zdecydowaną postawę, ramiona wyprostowane, broda do góry. Nie dajcie po sobie poznać, że jesteście wystraszeni lub zdenerwowani. Wyślijcie jasny przekaz. Doskonale wiem, co robię. Oni tego nie lubią. Załóżmy, że ten gość w zielonej czapce jest odważny i zdecyduje się do was podejść i zapytać o coś. Cały czas patrzcie mu w oczy. Jeśli zapyta o drogę, nie spoglądajcie w dół i nie spuszczajcie go z oczu, sięgając po telefon. To was zdekoncentruje. Powiedzcie tylko, że nie możecie mu pomóc. To pytanie budzi już wystarczające podejrzenia. Kto dziś nie ma mapy w telefonie? Gdy niesiecie książki lub torby z zakupami, przygotujcie się, by je upuścić, jak tylko poczujecie, że coś jest nie tak. W przeciwnym razie nie uda wam się uciec. Teraz przydadzą się klucze. Umieśćcie je w dłoni tak, aby zęby wystawały z zaciśniętej pięści. Jeśli stanie się najgorsze, będziecie mieli się czym bronić, żeby dać sobie szansę na ucieczkę. Nie bądźcie cicho, zróbcie zamieszanie, a próbując uciekać, krzyczcie pożar zamiast pomocy. To słowo zwraca uwagę większej liczby osób niż zwyczajne wołanie o ratunek. Poza tym nikt nie będzie pędzić za kimś, kto wydziera się w niebogłosy, przyciągając uwagę. Gdy ktoś śledzi was z większej odległości, chwyćcie za telefon i zadzwońcie na policję. Teraz przydadzą się wam wszystkie szczegóły związane z lokalizacją, nazwa ulicy i okoliczne budynki. Nie rozłączajcie się i postępujcie zgodnie z instrukcjami.
Nie jest wykluczone, że ktoś będzie śledzić was w miejscu pełnym ludzi. Kiedy tak się stanie, wejdźcie do jakiegoś sklepu lub innego miejsca, gdzie wtopicie się w tłum. Jeśli wasza kurtka jest w innym kolorze niż koszulka, zdejmijcie ją. Trudniej będzie was zlokalizować. Gdy wejdziecie do restauracji lub kawiarni, a waszemu prześladowcy nie brak determinacji, uda się tam za wami i będzie na was czekał. Możecie wtedy iść do łazienki i odczekać 5 do 10 minut. Niewykluczone, że ta osoba się znudzi i odejdzie. Jeśli po wyjściu z łazienki ten ktoś wciąż tam będzie, stańcie w kolejce, zamówcie coś i niepostrzeżenie poinformujcie kogoś z obsługi, że jesteście śledzeni. Najpewniej nie zostaniecie bez pomocy i personel będzie miał na was oko. Usiądźcie po otrzymaniu zamówienia, sięgnijcie po telefon i poinformujcie członka rodziny lub przyjaciela o tym, gdzie jesteście. Ktoś na pewno się zjawi i odbierze was lub dotrzyma towarzystwa, a czekając na pomoc, spróbujcie tych sztuczek. Jeśli w jakimś momencie usłyszycie, że porywacze mówią o wypuszczeniu was na wolność, nie ekscytujcie się za bardzo. Nadal musicie być uważni, a zbytnia ekscytacja może uśpić czujność. Zastanówcie się, dlaczego znaleźliście się w takiej sytuacji. Czy kogoś uraziliście? Czy pochodzicie z bogatej rodziny? Może jesteście podobni do kogoś, kto ma zamożnych rodziców? Jeśli tak, porywacze pewnie zażądają za was okupu, a to dobra wiadomość. Chcą po prostu pieniędzy. Wybaczcie za radę z cyklu Łatwo się mówi, ale bądźcie dobrej myśli. Opanowanie i przyjazne nastawienie może sprawić, że porywacz straci czujność. Może mu się powinąć noga, albo nie zauważy czegoś istotnego. Odpowiadajcie mądrze i rozważnie na pytania porywaczy. Nie krzyczcie i nie groźcie. Pokażcie im, że zasługujecie na szacunek, ale jesteście nieszkodliwi. Słuchajcie tego, co do was mówią. Możecie nawet sami zacząć rozmowę, ale nie przesadzajcie. Porywacze znają tę sztuczkę i stwierdzą, że udajecie uprzejmość, żeby ich oszukać. Starajcie się nie stracić poczucia czasu. Szukajcie zegarka na czyimś nadgarstku albo obserwujcie słońce. Jeśli po prostu nie potraficie zachować spokoju, rozwiązujcie w myślach zagadki. Wyobrażajcie sobie rozmowy ze znajomymi. Myślcie o najlepszym dniu swojego życia. Odciągnie to uwagę od silnego stresu. Porywacz może dać wam telefon, żebyście poinformowali rodzinę, że nic wam nie jest. Żeby się nie martwili i nie dzwonili na policję. W takim przypadku musicie mieć w pogotowiu słowo, klucz lub zakodowane zdanie. Na przykład, dzisiaj jak zawsze mam udany dzień. Gdzie jak zawsze mam udany dzień oznacza, że macie kłopoty. Jeśli uda wam się jakoś zadzwonić po służby ratownicze, ale nie możecie się odezwać, pozostańcie na linii, żeby można było was namierzyć. Nie próbujcie ściągać swojej przepaski na oczy lub maski porywacza. Jeśli nie chce, żebyście zobaczyli jego twarz, to znaczy, że planuje was wypuścić i nie chce zostać zidentyfikowanym. Jeśli uda wam się dojrzeć jego twarz, a on się nie zorientuje, zachowajcie te informacje dla siebie. Jeśli zostaniecie zamknięci w jakimś pomieszczeniu na kilka dni, dbajcie o kondycję. Pompki, przysiady, pajacyki, bieganie w miejscu, co tylko możecie zrobić. Ćwiczenia odciągną was od złych myśli i poprawią krążenie krwi, a dzięki temu zachowacie przytomność umysłu. W pomieszczeniu mogą znajdować się też inni uprowadzeni. Nie omawiajcie z nimi planów ucieczki i nie zdradzajcie im żadnych tajnych informacji. Ci ludzie mogą was sprzedać w zamian za własną wolność. Czasami to właśnie tacy zakładnicy stoją za porwaniem i próbują wyciągnąć od was ważne informacje. 1. Pusty zbiornik paliwa. Wracacie do domu z pracy lub udanych zakupów i spostrzegacie zapalającą się kontrolkę rezerwy paliwa. Ale przecież dziś rano tankowałem do pełna. Nie zakładajcie od razu, że macie jakiś problem z samochodem. To mogła być podstępna robota złodziei. Ci naprawdę zdeterminowani bacznie obserwują swoje ofiary. Więc gdy na przykład pojedziecie do pracy lub sklepu, będą was śledzić i spróbują opróżnić zbiornik paliwa, żebyście później wrócili do domu. Jeśli zauważycie pusty bak, będąc pewnym, że niedawno tankowaliście, zadzwońcie do sąsiadów i poproście, by rzucili okiem na waszą posiadłość czy mieszkanie. Gdyby obawy się potwierdziły, dzwońcie na policję. 2. Nowa sprzątaczka. Jeśli regularnie korzystacie z takich usług, pojawienie się nowej osoby do pomocy powinno was zaniepokoić.
Firma sprzątająca jest zobowiązana do sygnalizowania swoim klientom każdej zmiany pracownika. Możecie też sprawdzić to na własną rękę. W razie braku informacji o zastępstwie, wkrótce może zacząć się dziać coś podejrzanego. Przede wszystkim nie wpuszczajcie więc nowej sprzątaczki do środka. I przy okazji uważajcie na... 3. Fałszywe stroje. Obca osoba u drzwi może podać się za kogokolwiek. Hydraulika, elektryka czy pracownika społecznego. Pomyśleliśmy o tym. Jeśli spotkacie się z taką sytuacją, poproście o okazanie dokumentu. Tacy ludzie sprawiają wrażenie pomocnych i profesjonalnych, ale już w trakcie pierwszej rozmowy dyskretnie badają wzrokiem wasz dom, nawet jeśli tylko otworzyliście drzwi i stoicie w progu. Stamtąd też widać wasze kosztowności. Podobny przypadek stanowią... 4. Zdezorientowani goście. Odpoczywacie sobie na kanapie, gdy nagle klamka zaczyna się poruszać. Serce błyskawicznie podchodzi wam do gardła, ponieważ coś rzeczywiście jest nie tak. Idziecie do drzwi i pytacie, oczywiście bez otwierania, w czym mogę pomóc? Najbardziej prawdopodobna odpowiedź to, przepraszam, szukam przyjaciela, musiały mi się pomylić adresy. Po tym incydencie złodzieje się oddalają. Spróbujcie zapamiętać ich twarze lub wygląd, patrząc przez wizjer. A jeśli macie zamontowaną kamerę, tym lepiej. 5. Problemy z elektrycznością. Uważnie sprawdzajcie oświetlenie, zwłaszcza przed drzwiami. Jeśli światło wciąż gaśnie, a żarówki bez przerwy się poluzowują, nie zakładajcie z automatu, że to jakieś kłopoty z elektrycznością. Złodzieje mogą wykręcać żarówki lub nawet przecinać kable. Po prostu czujemy się pewniej, wykonując naszą robotę po ciemku. 6. Oznaczanie. Włamywacze niekiedy umieszczają na drzwiach ulotkę lub białą naklejkę. Mogą też wsunąć pod wejście cienki kawałek plastikowej butelki. Właśnie w ten sposób oznaczają domy, do których łatwo można się dostać. Zyskują rozeznanie dzięki odpowiedniej obserwacji, ale o tym opowiem wam nieco później. Gdy zauważycie coś równie dziwnego, nawet jeśli to zwykła reklama, usuńcie ją. Nie robiąc tego przez ponad dzień, złodzieje uznają, że w domu nikogo nie ma. Oprócz ulotek mogą też wypisywać numery, krzyżyki i wymyślne symbole na ścianach domu lub drzwiach. Zwracajcie na to uwagę. Niecodzienne rzeczy pod domem. To może być otwarta furtka, śmieci w ogródku, takie jak papierki po czekoladzie czy opakowania po sokach. Obserwatorzy zwykle zakładają, że skoro jesteście w domu, to zamkniecie furtkę i wyrzucicie śmieci. Ale nie ograniczają się tylko do tego. Mogą przesuwać również rośliny doniczkowe wokół domu, żeby stworzyć martwe punkty. Dzięki nim będą w stanie włamać się w nocy niezauważeni. Niektórzy mogą również rzucać kamienie na chodnik, żeby zobaczyć, czy macie psa albo inne zwierzę, które usłyszy hałas pod domem. Wasz pies dziwnie się zachowuje. Nie mówimy o zwykłym szczekaniu. Psy wyczuwają, że coś jest nie tak. Gdy wyprowadzacie je na spacer i zaczynają szczekać tuż przed wejściem do domu albo w środku, to znaczy, że czują coś niecodziennego. W pobliżu może czaić się potencjalny włamywacz i wasz pies wyniuchał jego zapach. Domokrążcy. Włamywacze bardzo często sami robią rekonesans, podają się za sprzedawców, proszą o możliwość skorzystania z toalety albo o pomoc przy uszkodzonym samochodzie. Ich celem nie jest tylko sprawdzenie, czy ktoś jest w domu, ale czy pojawi się możliwość wejścia do środka i rozejrzenia się. Najczęściej szukają telewizorów, kluczyków samochodowych i innych cennych przedmiotów. Nieznajomi robiący zdjęcia. Możecie zauważyć, że ktoś robi zdjęcia waszego domu albo sąsiadów podczas spaceru z psem lub porannej przebieżki. Na podstawie tych zdjęć włamywacz sprawdza możliwości wejścia, gdy nadarzy się okazja do samodzielnego włamu. Taki ktoś analizuje możliwe martwe punkty i odległość między domami. Im mniejszy odstęp, tym trudniej będzie go zauważyć. Dajcie znać sąsiadom i sami zróbcie zdjęcia typkom spod ciemnej gwiazdy. Nocne zakłócanie spokoju. Gdy włamywacze podejrzewają, że wyjechaliście na wakacje, najlepszym czasem do działania jest środek nocy. Ktoś może zadzwonić dzwonkiem do drzwi o 2 nad ranem. Jeśli przestępcy zobaczą zapalone światła w domu, to odejdą. Ciemność jest dla nich sygnałem do działania. Zaginiony pies. Szczekanie psa jest jak system antywłamaniowy. To ostatni dźwięk, który włamywacz chce usłyszeć. Gdy zauważy waszego psa, robiąc rozeznanie, może otworzyć furtkę, żeby pozbyć się zwierza. Następnego dnia wróci, żeby sprawdzić, czy pies się odnalazł. Jeśli nie, ostrzeżcie sąsiadów. Możliwe, że ktoś próbuje się włamać. Ciasteczka pod drzwiami wejściowymi.
Niewykluczone, że znajdziecie pod wycieraczką ciasteczka. Włamywacze często korzystają z tej sztuczki, żeby sprawdzić, czy jesteście w domu i o której godzinie wracacie. Ciastko się kruszy, gdy nastąpicie na wycieraczkę. Przestępcy później wracają, żeby sprawdzić, czy ktoś faktycznie to zrobił. Możecie tego nie zauważyć, ale to działanie nie kończy się na jednorazowej akcji. Następnego dnia włamywacze będą podkładać więcej ciastek o różnych porach dnia. Sprawdzają w ten sposób, w jakich godzinach przebywacie w domu. Jeśli nikt nie nastąpił na wycieraczkę, to znaczy, że dom jest pusty. Zniszczone obiekty wokół domu. Może to być zbita szyba w oknie, otwarta kłódka czy furtka. Nie chodzi o to, żeby sprawdzić, czy jesteście w domu albo czy macie zainstalowany system alarmowy. To jedynie pretekst, żeby wejść do środka. W przeciągu godziny może do Was zapukać potencjalny włamywacz w stroju roboczym i zaoferować darmową naprawę okna. Jako pretekst powie Wam, że zauważył zbitą szybę, gdy przechodził obok, więc postanowił zaoferować swoje usługi, bo dopiero założył firmę. Wejdzie do domu, żeby zmierzyć framugę okna i przy okazji zbadać dom pod kątem słabych punktów i cennych przedmiotów. Wyjmujcie listy ze skrzynki. Skrzynka na listy przepełniona gazetami, reklamami i inną korespondencją oraz ulotkami podczas Waszej nieobecności jest również wyraźnym sygnałem dla potencjalnych złodziei, że nikogo nie ma w domu. Poproście znajomego, żeby wyjmował listy i w miarę możliwości wstrzymajcie prenumeraty, żeby skrzynka nie zdradzała Waszej nieobecności. Nie upubliczniajcie planów urlopowych. A skoro już jesteśmy przy temacie wyjazdu na dłuższy czas, to nie zapomnijcie utrzymać tej informacji w tajemnicy. Możecie zdradzić swoje plany urlopowe zaufanym osobom, szczególnie jeśli będziecie potrzebować ich pomocy w opiece nad domem pod Waszą nieobecność. Ale media społecznościowe nie są na to dobrym miejscem. Złodzieje namierzają kolejne cele, śledząc posty o zbliżających się urlopach. To straszne. Na czas wyjazdu zostawcie zapalone światło w łazience. Oto kolejny sposób, aby podczas Waszej nieobecności zbudować wrażenie, że ktoś jest cały czas w domu. Wiem, że pozostawienie włączonego światła nie jest najlepszym rozwiązaniem dla domowego budżetu, ale to tylko na czas Waszego urlopu. Zawsze możecie też skorzystać z automatycznego włączania oświetlenia tylko na noc. Postarajcie się o psiego towarzysza. Jeśli jesteście właścicielami psa, jak ja, to macie dodatkową korzyść z posiadania tego wspaniałego pupila. Jego widok i odgłos odstraszają włamywaczy, a jeżeli nie macie psiaka, zawsze możecie udawać. Na przykład powiesić tabliczkę „Uwaga, zły pies”. Złodzieje mniej chętnie zainteresują się Waszym domem. Dobrze ukryjcie kosztowności. Najlepszym rozwiązaniem jest sejf wbudowany w ścianę, ale jeżeli go nie macie, możecie użyć wyobraźni i znaleźć inne skrytki dla kosztowności. Atrapa książki lub zabawka są dobrym pomysłem. Możecie wymyślić jeszcze ciekawsze kryjówki, jak na przykład wysuwana płytka w łazience. Wytnijcie drzewa wokół piętrowego domu. Mimo że bardziej prawdopodobne jest włamanie do domu na parterze, złodzieje również mogą skorzystać z wysokiego drzewa rosnącego blisko okna na piętrze. Lepiej je wyciąć lub chociaż przyciąć, żeby nikt nie dostał się z niego do środka. Zainstalujcie alarm. To oczywiste, ale pamiętajcie, że włamywacze uwielbiają ciszę. Wolą wykonywać swoją robotę dyskretnie, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Logiczne, prawda? Kiedy wejdą do środka i uruchomią alarm, który wszystkich obudzi, będą chcieli jak najszybciej uciec z miejsca zdarzenia.